Dzień dobry moi drodzy, witam was w strefie Wargames. Już dawno się nie pojawiałem, miałem troszeczkę problemy ze sprzętem. W każdym razie wracam tym razem z Command Modern Operation. Tytuł, który już od dłuższego czasu chciałem wam zaprezentować na łamach mojego kanału. No i przyszedł ten moment, że się właśnie tutaj zjawia. Ten film raczej jest dedykowany osobom, które myślą nad zakupem tej gry, bądź zakupili tą grę i właściwie zderzyli się ze ścianą. I szczerze mówiąc, nie wiedzą co tutaj czynić. Osoby, które są zaawansowanymi graczami, no w tym materiale raczej żadnych informacji nowych nie uzyskają. Ja również zachęcam ich do prześledzenia tego odcinka. Odcinek ten będzie formą wprowadzenia do Command Modern Operation. Zatem będę opowiadał o interfejsie, o mapach, o różnych tu pochowanych funkcjach. Na początek powiem wam, że no nie ma co tutaj szukać żadnej opcji zróżnicowania poziomu. Tutaj to nie tak wygląda, nie ma żadnego poziomu easy, hard czy extreme. Poziomy tutaj mamy raczej domyślnie już stworzone przez autorów danych scenariuszy. Przykładowo, proszę bardzo, tutaj mamy właśnie pokazany taki znacznik, który mówi nam o poziomie i skomplikowaniu danego scenariusza, danej rozgrywki. Zatem tutaj najlepiej właśnie sobie patrzeć na te beleczki kolorowe i ewentualnie dobierać sobie scenariusz, który jest, w którym czujecie się dobrze. Oczywiście to nie jest jedyna forma ustawiania sobie poziomu. Oczywiście poziomu takiej symulacji, bo tutaj o to chodzi przede wszystkim. Możemy sobie zwiększać realizm rozgrywki, bądź zmniejszać realizm rozgrywki. Oczywiście ja wam wszystko tutaj pokażę w swoim czasie. I właściwie każdy scenariusz możemy właśnie rozegrać na poziomie łatwiejszym, jeżeli chodzi o symulację tej realności, lub trudniejszym. Przede wszystkim na początek, ktokolwiek tutaj zacznie grać w tą grę, bardzo zachęcam do tutaj samouczka. Samouczek jest tutaj podzielony na 5 takich grup. Mamy tutaj samouczek dotyczący walki powietrznej, działań podwodnych, działań nawodnych. No i tutaj też jeszcze mamy różne takie działania koło tych wszystkich, czyli zwalczanie okrętów podwodnych, transport, minowanie jakichś tam obiektów, terenów. Nie ma tutaj tutoriala, jeżeli chodzi o walki lądowe. Walki lądowe, armie, jakieś jednostki, grupy bojowe, piechoty czy zmotoryzowane istnieją u nas w tej grze, w tym symulatorze. Jednak nie ma tutaj dużego nacisku na właśnie tą grupę jednostek. One są troszeczkę tutaj, moim zdaniem, niedocenione jeszcze. Myślę, że to się z czasem zmieni. Myślę, że troszkę więcej tych mechanik wejdzie, które miałyby dotyczyć właśnie działań lądowych. Póki co gra jest bardziej sfokusowana na działania morskie, działania okrętami podwodnymi, działania jednostkami powietrznymi, grupami powietrznymi, a te wszystkie jednostki wojskowe, lądowe są takim właściwie zazwyczaj tłem rozgrywki. Zazwyczaj są to cele jakieś ruchome dla nas. Oczywiście to daje nam większy realizm, ponieważ musimy znaleźć poruszające się na przykład pojazdy sam. Mogą zmieniać miejsce, nie muszą być stacjonarne, jak to było kiedyś w Harponie. Te jednostki minimalnie mogą zmieniać swoje pozycje, co też daje więcej realności w rozgrywce. No i też tą rozgrywkę troszeczkę utrudnia. Mamy oczywiście tutaj standardowe jakieś scenariusze, które dostajemy z podstawką.
I kilka kampanii, nie mam wszystkich jeszcze odbezpieczonych, odblokowanych, ale jest kilka kampanii, które to składają się z jakiejś grupy scenariuszy, które łącznie razem tworzą jakąś właśnie kampanię. Bardzo ciekawy jest Chain of War, gdzieś tam miałem okazję zagrać. Ja mam w tej chwili Silent Service, bardzo ciekawy dodatek, bardzo ciekawa kampania dotycząca tylko i wyłącznie właśnie działań okrętami podwodnymi. Każdy scenariusz pokazuje tutaj nam, jak to realnie wygląda, jak realnie wykonuje się misje okrętami podwodnymi. Są bardzo fajnie stworzone, naprawdę polecam. Serdecznie polecam fanom i osobom, które ogólnie lubią tematykę okrętów podwodnych. No i są tutaj jeszcze life'y. Life'y to są takie bardzo fajne scenariusze stworzone na bazie tego, co się tak dzieje u nas na co dzień, tak? Na przykład ostatnio, jakiś czas temu był Brexit Wielkiej Brytanii. No i pojawiły się dwa scenariusze, na przykład dotyczące właśnie tego Brexitu. Co by było, gdyby pewne sytuacje potoczyły się inaczej i pojawiłby się po prostu jakiś konflikt. Właśnie te live'y troszeczkę na tym polegają, że coś się dzieje u nas w świecie, a autorzy tych live'ów przygotowują nam jakąś alternatywę, co by było, gdyby się to potoczyło na przykład w innym kierunku. I właśnie mamy różne tutaj pokazane konflikty. Bardzo ciekawe są te live'y. No i niestety są już live'y dość skomplikowane. Ja mam ogólnie wszystkie live'y. Nie są wszystkie live'y tutaj wbite do Steama, bo korzystam teraz wersji Steamowej. Zatem nie wszystkie tutaj pokazuję, ale ogólnie ja mam w komplecie tych live'ów. Bardzo fajne scenariusze. Serdecznie polecam. Tym bardziej, że te live'y no nie są jakoś mega kosztowne. Kosztują tam w granicach 8-12 zł. Zależy, na jaką promocję traficie. Jest jeszcze możliwość... Tutaj jest posortowanie. Tutaj jest sortowanie, żeby was to nie zmyliło. Nie ma tych poziomów łatwych, trudnych. Mamy jeszcze tutaj właśnie Steamwork. Odpali. Chcę poczekać. Okej. Masę scenariuszy tworzonych przez społeczność, która funkcjonuje wokoło tego tytułu. Zobaczysz, tych scenariuszy no jest ogrom. Jestem gotów powiedzieć, że ponad 500 to na pewno się znajdzie tych scenariuszy. I ciągle przybywa. Naprawdę ludzie są bardzo kreatywni i naprawdę no, tworzą bardzo fajne scenariusze. Oczywiście nie wszystkie scenariusze są bardzo ciekawe, ale jest wiele scenariuszy, bo tak sobie naprawdę przeglądałem, gdzie włożone jest serducho duże i zrobione są te scenariusze naprawdę na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Zatem naprawdę jeżeli nie macie ochoty inwestować w te standardowe live'y czy te scenariusze gotowe, które znajdują się tutaj oryginalnie, na pewno na Steamie znajdziecie to, co was będzie interesowało i naprawdę tutaj jest wiele godzin fajnej rozgrywki. Okej, przejdę teraz do jakiegoś scenariusza, wybiorę scenariusz i opowiem wam po kolei, jak tutaj wybierać sobie scenariusze, na co zwracać uwagę przy wyborach scenariusza i co się znajduje. Wybiorę sobie może tutaj Yorktown w Zatoce i mamy tutaj informacje na temat nazwy, tytuł właściwie, scenariusza, poziom, lokalizacja oraz rok, w którym to ten scenariusz ma miejsce. Rok jest bardzo ważny z tego względu, że
To troszeczkę daje nam informacji, z jakiego sprzętu, z jakich technologii będziemy korzystać w danej grze. Wiadomo, że w latach 60. będzie znacznie mniej rozwinięta technologia rakietowa, przez co no, nie będziemy mieli aż takich dużych dystansów. Bitwy, pojedynki będą raczej na krótszych dystansach. No, z biegiem tych lat, aż do naszych obecnych czasów, te dystanse będą się znacznie zwiększać. Będzie się rozwijać ta technologia, będą się pojawiały pociski średniego i dalekiego zasięgu. Oczywiście będą się też pojawiały lepsze czujniki, lepsze radary. Czy im nowocześniejsza bitwa, tym trudniejsza? No trudno powiedzieć, prawda? I w poniższym oknie mamy tutaj podane informacje dotyczące właśnie tych scenariuszy. Mamy tutaj zazwyczaj podane jakieś tło wydarzeń, sytuację geopolityczną, w jaką zostaniemy uwikłani. W tym wypadku scenariusz zakłada typową misję pokazu siły na niskim poziomie dla amerykańskiego okrętu wojennego, który znajduje się w zatoce Sidar, nieopodal Libii. Nie mamy tutaj na pewno informacji dotyczących konkretnych zadań, jakie będziemy mieli do wykonania. Jest to po prostu tło do po prostu naszej przyszłej rozgrywki. Jeżeli po przeczytaniu tych informacji zdecydujemy się na ten scenariusz, wybieramy załaduj grę. Po zdecydowaniu się na scenariusz i go zaakceptowaniu powinno się pojawić okno z rozkazem oraz z możliwością wyboru strony konfliktu. Nie mamy wyboru za dużego, mamy tylko jedną stronę konfliktu, ale czasami scenariusze posiadają dwie strony, bądź nawet trzy i cztery strony konfliktu. Możemy sobie tutaj wybrać strony konfliktu i dopiero przejść do rozkazu. Rozkazy te raczej wzorowane są na rozkazach wojskowych. W rozkazach wojskowych stosuje się format 5 akapitów. Pierwsza część dotyczy sytuacji pogodowej, wywiadowczej oraz zawiera informacje o ewentualnych sojusznikach. Z drugiej części dowiemy się o dokładnych informacjach na temat naszego zadania, na temat naszej misji. Zatem ten akapit na pewno powie nam, czego możemy się spodziewać w naszym scenariuszu. Trzecia część to jest tak zwana egzekucja, czyli opisane jest w niej, w jaki sposób mamy wykonywać misję, czasami krok po kroku, czasami znajdziemy tutaj jakieś podpowiedzi, co trzeba w jakiej kolejności wykonać. Obejmuje ona także takie informacje jak do kogo możemy atakować, jakimi siłami będziemy dysponować i czy będziemy używać jakiejś broni specjalnej, na przykład broni nuklearnej. Czwarty akapit dotyczy zagadnień logistyki i administracji. Piąty akapit obejmuje informacje o różnych zezwoleniach oraz kodach kontroli emisji. No i szósty, ostatni akapit może zawierać osobiste wiadomości od przełożonych. Często znajdziemy tutaj po prostu pozdrowienie i życzenie powodzenia. Tutaj mam przykładowy rozkaz i postaram się go teraz troszeczkę rozbić go na atomy. I spójrzmy, no mamy tutaj informacje, czas, miejsce, dla kogo jest ta informacja i od kogo. I zaczyna się pierwszy tutaj akapicik. Spójrzcie, zaczyna się tutaj pierwszy akapicik, mamy sytuację. Sytuacja to jest informacja na temat pogody. Będziemy mieli w miarę czyste niebo przez 24 do 36 godzin. Nie musimy się spodziewać raczej deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością 5 węzłów, natomiast morze
stan morza, natomiast stan morza będzie na poziomie 2. 2 to chodzi tutaj bardziej prawdopodobnie o skalę Beauforta, czyli będzie raczej spokojne. Dalej mamy informacje na temat przeciwnika. Zazwyczaj są to takie informacje wywiadowcze. Czasami jest to jakiś opis tła pod scenariusz, co się wydarzy, co się wydarzyło, dlaczego się taka sytuacja, dlaczego doszło do takiej sytuacji, w którą jesteśmy tutaj w tym scenariuszu wplątani. Trzeci punkcik pierwszego akapitu. Jednostki sprzymierzone, no w tym wypadku brak jakichkolwiek jednostek sprzymierzonych. No i tutaj jeszcze mamy taki podpunkcik D, którym tutaj by nas miał informować o jeszcze jakichś dodatkowych informacjach, których w tym przypadku oczywiście brak. Drugi akapit, misja, czyli tutaj już mamy bardziej dokładny opis konkretnego naszego zadania. W tym przypadku mamy informację, że mamy patrolować pewien obszar, który jest zamknięty takimi wyżej tutaj, bliżej opisanymi współrzędnymi. Ten patrol ma trwać, dopóki nie dostaniemy jakichkolwiek nowych rozkazów. Dodatkowo mamy informację, że mamy zakaz wpływania na wody terytorialne Libii. Poniżej, w kolejnym akapicie, dostajemy informację, że również ten obszar jest jakby patrolowany przez libijski okręt podwodny klasy Foxtrot. I troszeczkę naszym takim zadaniem jest go zlokalizować, jednak nie mamy go atakować jako pierwsi, raczej mamy go właśnie kontrolować i sprawdzać jego zachowanie, co on kombinuje. Trzeci akapit, egzekucja tak zwana. Tu za wiele też nie jest opisane, ale często się zdarza, że ten akapit jest właśnie najbardziej rozwinięty. Najwięcej tutaj się znajduje informacji. W tym przypadku mamy wstrzymaj broń i używaj broni tylko w momencie własnej obrony. Czyli nie jesteśmy w tym wypadku na pewno agresorami w tym scenariuszu. Tu mamy jeszcze kilka podpunktów. Informacje na temat grup i rozkazów i zadań. No tutaj jest niewiele, bo to jest bardzo mały scenariusz. Tu mamy jeszcze informacje na temat supportu, ale też nic nie ma. Jakieś instrukcje, też tutaj brak instrukcji jakichkolwiek od dowódców. No i ostatni podpunkcik, gdzie informuje nas właśnie o tej broni specjalnej, że nie możemy tutaj używać broni specjalnej, ponieważ nie mamy na to autoryzacji tym razem. Czwarta, podpunkt administracja i logistyka. W tym scenariuszu autor uznał, że tutaj nie ma co opisywać. Piąty akapit to jest właśnie ten command and control. Informacje na temat kodów kontroli emisji. I na końcu mamy szósty akapit, w którym nasz przełożony życzy nam powodzenia, bądź jeszcze dostajemy jakąś sympatyczną, prywatną informację od niego. Dobra, przejdę teraz do scenariusza. I słuchajcie, pojawia nam się kolejne okno. Kolejne okno informuje nas o poziomie trudności danego scenariusza, o poziomie realizmu, z jakim się spotkamy w rozgrywce. Zazwyczaj mamy około 5 do 7 opcji. Ja wyjaśnię pokrótce te opcje, które tutaj w tej chwili mamy widoczne. Pierwsza informacja dotyczy szczegółowości kontroli ognia. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, wszelkie działa, wszelkie karabiny, wszelka broń na statkach będzie zależna od urządzeń kontroli ognia i będzie zależna od pogody. Będzie to powodowało czasami całkowitą niezdolność do prowadzenia ognia, do obrony statku, ze względu na fakt, że czujniki będą zakłócane, czy czujniki będą uszkodzone, lub może ku temu nie sprzyjać pogoda. W momencie wyłączenia tej opcji wszelkie ograniczenia spowodowane
pogodą oraz zakłóceniami bądź uszkodzeniami kontroli ognia nie mają wpływu na dokładność ostrzału, przez co ta gra staje się łatwiejsza. Kolejny podpunkt dotyczy logistyki. Kiedy jest aktywna ta funkcja, samoloty i statki mają nieograniczone ilości amunicji w dowolnym porcie lub na dowolnych lotniskach, na których stacjonują. Zatem nawet jeżeli w magazynie mamy niski stan amunicji, który na przykład nie wystarczyłby do uzbrojenia 10 samolotów, one i tak zostaną uzbrojone w te pociski, samoloty zostaną uzupełnione lub uzbrojone na nowo. W przypadku włączenia tej opcji nie musimy się walczyć logistyką i zastanawiać się, czy wystarczy nam jakiejś konkretnej amunicji. W przypadku wyłączenia tej funkcji, tak jak tutaj mamy, lotniska i porty mają ograniczone zapasy broni i chyba też paliwa. Zatem trzeba zwracać uwagę tutaj na logistykę. Prostym przykładem mogą być samoloty i lotniska. Wtedy trzeba pilnować się chociażby tego, że nie każda baza lotnicza będzie dysponowała uzbrojeniem dla danego samolotu, przez co znaczenie będzie miało to, gdzie samolot musi wylądować. Przykładowo mamy tutaj sobie dwie bazy lotnicze. Na jednej bazie będą stacjonowały F-16, uniwersalne samoloty, tak, a na drugiej bazie będą stacjonowały na przykład bombowce. I w tej bazie będzie uzbrojenie tylko dla bombowców, a w tej bazie będzie uzbrojenie dla samolotów myśliwskich. Zatem samolot na przykład F-16, który wyląduje tutaj, będzie mógł tylko zatankować paliwo, a nie będzie mógł się dozbroić. Będzie musiał wrócić właśnie na konkretne lotnisko. Tutaj już ten realizm znacznie wzrasta przy wyłączonej tej funkcji. Dalej mamy uszkodzenia samolotów. Bardzo ciekawa jest ta funkcja. Po aktywacji jej samoloty nie ulegają natychmiastowemu zniszczeniu przy każdym udanym trafieniu. Ich przeżywalność jest bardzo wysoka i jest zależna od broni, którą jest atakowana. Zatem lekka broń przeciwlotnicza jest znacznie słabsza niż precyzyjne, ciężkie samy. No i też trzeba pamiętać, że tutaj nowoczesny sprzęt będzie lepiej zwalczał samoloty niż stary. I teraz tak, większe wielosilnikowe samoloty lub ciężkie upancerzone samoloty będą trudniejsze do zniszczenia. Samoloty będą mogły tutaj zyskać taki atrybut uszkodzenia, dzięki czemu uszkodzony samolot będzie mógł pomyślnie powrócić do bazy, ale wtedy będzie automatycznie skierowany do naprawy. Tym samym powrót jego do działań bojowych zajmuje znacznie więcej czasu. Często się zdarza, że taki samolot będzie dłużej naprawiany niż przewidziana długość scenariusza. Bo też tak może być i to najczęściej tak się zdarza. Ale samolot nie będzie traktowany jako samolot zestrzelony. Jeżeli będziemy tą funkcję mieli wyłączoną, tą opcję, to samoloty będą niszczone za jednym trafieniem. I nieważne, czy to będzie trafienie z rakiety, czy to będzie trafienie z karabinka pokładowego. Po prostu trafiony samolot, dziękuję, odhaczony, zlikwidowany. Kolejny podpunkt dotyczy tutaj realizmu komunikacji z okrętami podwodnymi. Po aktywacji tej funkcji okręty podwodne zanurzające się poniżej głębokości peryskopowej tracą kontakt z graczem, z nami. Zatem my, będąc właśnie na pokładzie flagowym, kiedy okręty będą się zanurzać, będziemy tracić z nimi łączność. Co oznacza, że taki okręt zniknie nam z mapy, czasami będzie się pojawiać jako kontakt nieznany. Mamy możliwość oczywiście wezwania takiego okrętu. Musimy kliknąć prawym przyciskiem myszki w ostatnią znaną lokalizację i wybrać wezwij, aby przywrócić komunikację. To z angielskiego będzie summon to reestablish commands, coś takiego bodajże. Taką sytuację, takie coś możemy wykonać w momencie, kiedy wybrzeże raczej jest czyste i nie ma zagrożenia wokoło. Ta funkcja jest bardzo taka
mało komfortowa w momencie, kiedy do dyspozycji mamy okręty podwodne, ponieważ musimy zaplanować często drogę, kursy okrętów podwodnych i musimy przewidzieć, że na przykład za 2-3 godziny ten okręt powinien się najlepiej wynurzyć na peryskopową głębokość, zdać nam raport, wysłaliśmy nam raport, czy wykrył jakieś okręty, jeżeli wykrył jakieś okręty, to na przykład jakie. Oczywiście wtedy okręty też uzupełniają informacje, bo dostają od nas informacje, co gdzie się znajduje, na przykład jakieś cele, dane celownicze może wtedy ten okręt uzyskać od nas, przez co może zaatakować jakąś jednostkę, bo wie, gdzie się ta jednostka znajduje. No i ponownie okręt się zanurza i wykonuje swoje dalsze zadania. Jest tutaj to bardzo utrudnione przy włączonej tej opcji i stanowczo ta opcja jest dla takich bardziej graczy zaawansowanych. Na początku naprawdę nie polecam tego włączać, bo po prostu w głupi sposób można stracić łączność z okrętem podwodnym. Jak źle zaplanujecie coś dla okrętów podwodnych, to może ten okręt przepaść, on może gdzieś tam sobie pływać i nawet się nie wynurzyć, bo na przykład gdzieś w okolicy będzie czyhało na niego niebezpieczeństwo. Nawet mimo wszystko, że będziecie go wzywać do wynurzenia, do tego, aby on się z nami skontaktował, jak tutaj wcześniej wspomniałem. Kolejna funkcja to, czyli tutaj chyba dużo nie trzeba o tym mówić. Po aktywacji typ terenu będzie miał wpływ na jednostki, na ruch jednostek, na widzialność jednostek, na odporność, na pewne efekty pogodowe, bo jeżeli ta opcja nie jest aktywna, każdy rodzaj terenu jest traktowany podobnie. Jeżeli będziemy mieli góry, to te góry raczej będą traktowane podobnie jak przestrzenie płaskie. Zatem ta opcja jest bardzo ciekawą opcją, daje dużo możliwości. Dzięki tej opcji możemy rozgrywać różne fajne, ciekawe, w różny sposób ciekawe scenariusze, jednak z drugiej strony jest to bardzo wysoki realizm i też dla początkujących graczy niezalecany. Mamy tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o pogodę, że jeżeli będzie jakaś kiepska pogoda, to te samoloty nasze nie będą mogły też startować, nie będą mogły działać w jakichś bardzo złych pogodach. Niektóre samoloty na przykład nie będą mogły działać w nocy, jeżeli ta opcja będzie włączona, no to też tutaj są pewne utrudnienia. Jeszcze jest taka siódma opcja, która tutaj akurat nie jest pokazana. Jest to Communication Distribute, jeżeli tam z angielskiego dobrze to wypowiedziałem. I chodzi tutaj w tej opcji o zakłócenia komunikacyjne. Jest to taka opcja, która zakłada, że pojawią się cyberataki, że będzie można zakłócać jednostki w realny sposób, tak? Jeżeli tej funkcji nie ma włączonej, no to takich zakłóceń nie możemy robić my oraz nasz przeciwnik. I na końcu mamy tutaj informację, przewidziany czas naszego scenariusza. Wejdę tutaj teraz do tego scenariusza. A teraz nie będę rozgrywał tego scenariusza, po prostu chciałbym teraz wam pokazać, jak właśnie sobie zmienić te opcje. Zatem przejdę szybko z powrotem do menu. Jestem w menu i aby zmienić sobie opcje, o których wam opowiedziałem, musimy sobie wejść do edycji scenariusza. Wybrać sobie ten scenariusz, który chcemy sobie na przykład ułatwić bądź utrudnić. Wybierzemy sobie ten scenariusz, który był. I pojawi nam się tutaj taka zakładka edytor. Wchodzimy sobie w ten edytor. Wchodzimy sobie właśnie tutaj w ustawienia i możemy sobie w tym ustawieniu sobie powłączać odpowiednie rzeczy, które chcielibyśmy mieć w scenariuszu, tak? Czyli na przykład uszkodzenia samolotów, realna komunikacja z okrętami podwodnymi, realny wpływ terenu na rozgrywkę oraz możliwość zakłócania. I sobie to zapisujemy. Okej. Zapisujemy to sobie. Zapisujemy sobie scenariusz. Zapisz jaką na przykład. Tak. Widzimy sobie moje. I sobie zapisujemy.
Tutaj mam kilka różnych scenariuszy, tak. I sobie tutaj zapisujemy myślnikiem hard. 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 Ok, teraz sobie wejdziemy. Start. New game. Moje. Mamy hard. I jeżeli sobie go załadujemy, to mamy tutaj te funkcje wszystkie włączane. I już nie będzie tak łatwo grać. Dobra. I w ten sposób możemy sobie tylko i wyłącznie, no jeszcze nie, jeszcze jest kilka trików, w jaki sposób możemy sobie utrudniać bądź ułatwiać rozgrywkę. Dobra. Przejdę teraz do jakiegoś scenariusza, w którym będzie mi ładnie i w łatwy sposób pokazać wam interfejs gry. No i powiem wam, że tak pierwszy raz, jak ktoś może na to spojrzeć, to powie: o Boże, co to znaczy, o co tu chodzi, prawda? Ale nie jest tak źle, wierzcie. Dobra, zacznę może, to okno na razie zwinę, nie będę o tym oknie mówił nic. Po kolei najpierw omówię sobie tutaj te zakładki. I tak na początek, mamy tutaj kilka ikon, są to ikony, które reprezentują takie podstawowe zadania, które najczęściej będziemy wykonywać. Pierwsze dwie ikony dotyczą ataku, możemy skierować sam jednostki, żeby zaatakowały cel, jako będą atakowały, to automatycznie robiły według swojego uznania, według uznania SI, bądź mamy możliwość atakowania manualnego, czyli sami decydujemy, w jaki sposób i w którym momencie będzie jednostka przeciwnika atakowana. Dalej mamy ustawianie kursów, ustawianie wysokości zanurzenia i prędkości. Formacja tyczy się oczywiście tylko grup bojowych, mamy magazyn jednostki, mamy operacje powietrzne, operacje morskie. Oczywiście wam to wszystko po kolei będę wyjaśniał. Tu mamy uzbrojenie i amunicja na pokładzie, czujniki pokładów czy tam grup, no i system uszkodzeń. Do tego mamy tutaj doktryny i edytor misji. Niżej mamy informacje dotyczące czasu i miejsca, raczej czasu. Mamy też informacje na temat kamery, z jakiej wysokości patrzymy na te nasze działania. Dobra, pierwsza zakładka, no tutaj nie będę nic za wiele tłumaczył, to są takie podstawowe rzeczy. Załaduj, zapisz, wyjdź do menu. Dalej mamy view. View dotyczy przede wszystkim samej mapy. Troszeczkę to mniejsze. View dotyczy właściwie samej mapy, tego globu przepięknego, który tutaj mamy. Możemy sobie tutaj nakładać poprzez view różne zakładki obrazowe. Na przykład możemy sobie wprowadzić siatkę. Ładnie wygląda, tak. Możemy sobie wyłączyć wszystkie warstwy. Śmiesznie to wygląda. Zobaczcie, jeżeli sobie teraz wezmę tylko sam obrys, to troszeczkę to mi się będzie kojarzył ten wygląd z moim ulubionym harpunem. Tak w harpunie właśnie to wszystko tak było, jest pokazane. Czasami dla tych nowych graczy tutaj jest trudność rozróżnić, gdzie jest ląd, gdzie jest woda, ale i gdzie się też do tego przyzwyczaić. O tyle to ta warstwa ma plus, że naprawdę znacznie wyraźniej wiele rzeczy widać, wierzcie mi. Czasami z niej korzystam. Mamy też podgląd satelitarny. Załaduje, to chwilę trwa, zanim te warstwy się załadują. Oczywiście te warstwy się załadują odpowiednio powiększeniem. Jeżeli sobie teraz wejdziemy, znacznie powiększymy obraz, to będziemy w stanie nawet zobaczyć. Dajmy mu chwilkę, niech przeładuje warstwę. Wierzcie mi, że no, w miarę dokładne są te mapy satelitarne. Uda się jeszcze przeładować tą mapę? Tak, przeładował mapę.
bardzo dobrze widać tutaj nawet czasami ulice, budynki, no jak to na zdjęciach satelitarnych bywa. Bardzo mnie na przykład wkurza na tych satelitarnych zdjęciach fakt rozróżnienia właśnie tutaj, o zobaczcie, takich bardzo płytkiej wody od takiej głębszej. Nie podoba mi się to i osobiście, jeżeli rozgrywam jakieś morskie zmagania, raczej nie korzystam z tej satelitarnej warstwy. Nie korzystam z tej warstwy standardowej. Zdaje mi najszybsza jest, najszybciej się ładuje. Dla waszej informacji, nie warto tych dwóch warstw, z tych dwóch warstw korzystać naraz, bo one się jedna na drugą nakłada. Szczerze mówiąc, tylko widać tą warstwę satelitarną. Ja wyłączę tą warstwę satelitarną i widzicie, mam tą warstwę oryginalną, tą stworzoną przez programistów tej gry. Możemy sobie jeszcze na przykład zrobić tak zwaną warstwę relift. Warstwa relift znana ta warstwa będzie osobom, które grały w Fleet Command, ponieważ tam właśnie mamy takie mapy właśnie relift zrobione. I na przykład tą warstwę fajnie można sobie połączyć na przykład wyłączeniem tej warstwy. O, i zobaczcie, wtedy mamy właśnie taki podgląd a la harpnowy, ale już widać, gdzie mamy tereny lądowe, a gdzie znajduje się morze. Też bardzo fajnie się w ten sposób rozgrywa. Musisz sobie tutaj pokombinować, musicie sobie i wybrać te warstwy, w których po prostu najlepiej wam się prowadzi rozgrywkę. No jest tutaj spory wybór. Można tutaj sobie dorzucić drogi, można sobie dorzucić nazwy miejsc. Pojawią się po prostu opisy, gdzie jest jakie miasto, gdzie jest jaka prowincja, czy to jest Japonia, Chiny i tak dalej. Możemy również tutaj wprowadzić swoją własną warstwę. Możemy wgrać jakąś warstwę na jakiś fragment tego globu i grać na przykład na warstwie, która będzie miała rozdzielczość 4K i będzie bardzo, bardzo dokładna. Tą warstwę również możemy w sobie wprowadzić poprzez kliknięcie tego przycisku. Dzień noc, jeżeli bardzo chcecie mieć taką symulację, możecie sobie włączyć. Ja osobiście nie używam tego, bo to dla mnie jest tutaj wtedy za ciemno, kiedy faktycznie jesteśmy w tej strefie nocnej. I na koniec mamy jeszcze 3D View. Obraz 3D View jest generowany przez aplikację zewnętrzną Tactic View. Trzeba ją dodatkowo zakupić. Ta aplikacja jest dość droga, bo kosztuje powyżej 200 zł. Szczerze mówiąc, byłem napalony, kupiłem, zobaczyłem i wycofałem się troszeczkę z tej inwestycji, ponieważ uznałem, że to nie do końca ze sobą tutaj dobrze współgra. Te obrazy 3D się zawieszają, nie odtwarzają się naprawdę w czasie rzeczywistym. Często te pociski gdzieś znikają, a nawet zdarzyło mi się, że odpalałem jakiś scenariusz tutaj dedykowany, taki podstawowy scenariusz Command Modern Operation, i okazywało się, że nie były dostępne modele i były same kwadraciki. Tak zamiast samolotu leciał kwadracik. Tak więc są takie niuanse, no nie podobało mi się to i uznałem, że no za 200 zł to powinno być znacznie lepiej dopracowane. Możecie sobie zobaczyć fragment, taką próbkę tego 3D View na filmie, który prezentuje właśnie Command Modern Operation, do którego serdecznie zapraszam. Ta gra obsługuje dodatkowe monitory. W tej grze możemy nawet działać na 4 monitorach i na 4 monitorach mieć różne rzeczy, różne okna pootwierane. Ja osobiście mam 2 monitory, które mi wystarczają do tego, żeby bardzo dobrze się bawić. Na jednym monitorze mam przede wszystkim tą mapę, a na drugim monitorze najczęściej wrzucam sobie okno z informacjami. Powiększam i mam sobie tutaj okienko z informacjami, ewentualnie
dorzucam sobie jakieś okna informacyjne, chociażby na przykład takie, mogę sobie pyk wyrzucić na drugą stronę, tak, i trzymać sobie po drugiej, na drugim monitorze. Te okienka mi wtedy nie zasłaniają tej mapy i na pewno niczego nie przeoczę. Dobra. Czyli View tylko i wyłącznie dotyczy informacji związanych z globem, związanych z mapą i warstwami. Dalej mamy zakładkę Games. Pierwszą część tej zakładki dotyczy czasu. Możemy tutaj czas zatrzymywać, możemy czas przyspieszać, zwalniać oraz wracać do tego odliczenia sekundowego. Oczywiście tutaj mamy z boku skróty. Skróty dotyczą plusa, minusa, dotyczą, chodzi tutaj o plus, minus i enter części numerycznej klawiatury. Zatem jeżeli gdzieś tam nie macie klawiatury numerycznej, to tak ciężko będzie Wam tutaj to ogarniać, ale jeżeli ktoś posiada na laptopie na przykład tą część numeryczną, to na samym brzegu po prawej stronie mamy właśnie ten duży plus, duży wysoki prostokątny enter i tym możemy sobie sterować właśnie czasem, przyspieszeniem drzew. Dalej mamy Battle Order. Battle Order, okno, które moim zdaniem jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja mam zawsze otwarte to okno znajduje się oczywiście też na drugim moim monitorze. Zatem nie zawsze w moich rozgrywkach będzie ono widoczne. Mamy tutaj grupy. Widzimy wszelkie grupy, jakie mamy dostępne. Możemy w każdej chwili do tej grupy sobie przeskoczyć. Możemy sobie tą grupę rozwinąć i możemy sobie zobaczyć, że na przykład Chicago, które jest tutaj, dysponuje jeszcze śmigłowcem. Taką informację również mamy poprzez ikonę. Ikona tego trójkącika oznacza, że dana grupa bądź dana jednostka posiada sobie, czy tam na sobie, dodatkową jednostkę, którą możemy wysłać. Może to być śmigłowiec, może być to na przykład motorówka szturmowa z jakąś grupą na przykład jednostek specjalnych. Tutaj na przykład mamy lotniskowiec, tak? Lotniskowiec zapewne będzie miał samolot. Ale z drugiej strony tutaj mamy też i jednostki, które nie posiadają tego trójkącika. To znaczy, że te jednostki nie posiadają żadnych dodatkowych jednostek na sobie, które byśmy mogli wysyłać, którymi moglibyśmy sterować. Proszę bardzo, widzicie, tutaj mamy baner. Baner nie posiada już żadnej jednostki. OK, czyli możemy sobie tutaj tak przeskakiwać od grupy do grupy. Możemy sobie przeskakiwać do konkretnych okrętów, na przykład Enterprise. Mamy Enterprise'a i jesteśmy przy lotniskowcu, tak? Wchodzimy sobie do lotniskowca i mamy podgląd na wszystkie samoloty, jakimi ten lotniskowiec dysponuje. Dalej, następna zakładka. Następna zakładka to podział na misje. Tak, mamy tutaj przydzielone, możemy przydzielać tutaj misje naszym jednostkom i właśnie te misje będziemy mieli widoczne w kolejnej zakładce. I jeżeli rozwiniemy tą misję, to będziemy mieli informację, jakie jednostki przypisane są do jakiej misji. W tej chwili akurat nie widać tych misji na mapie, ale jeżeli sobie tutaj teraz troszeczkę, jeżeli sobie tutaj włączę, pokaż, o, to właśnie te misje będą pokazane. Na przykład strefa ASW Patrol Area to jest właśnie ten prostokącik. Ten prostokącik, tak. Mamy później jeszcze Enterprise Patrol Area, no to też tutaj widać ten prostokącik większy. I na przykład mamy jeszcze USS Banner Patrol. I w tym wypadku mamy pokazane takie trzy kreski. To nie jest powierzchnia, tylko to jest taki konkretny kurs. Ten statek będzie sobie tak kursował w taką literkę U przewrócone na bok. OK. I ostatnia rzecz, ostatnia informacja, ostatnia zakładka w tym okienku, no to jest informacja dotycząca wszelkich kontaktów, które są niezidentyfikowane, które są zidentyfikowane i określone jako wróg. Również tutaj będą się też pojawiały kontakty, które będą
będą kontaktami neutralnymi, bądź kontaktami z jednostkami sprzymierzonymi, bo też powinno się tutaj pojawić. Jeszcze fajną rzeczą w tej zakładce jest to, że możemy sobie tutaj wyszukać na przykład Entity i mamy informację na temat Enterprise. Tutaj sobie to okienko wrzucam sobie na bok. Gdzieś tam sobie nie będzie. Przechodzę do kolejnego. Dalej mamy przeglądarkę bazy danych, bazy informacji. To jest baza informacji na temat wszystkich jednostek, wszystkich statków, wszystkich sprzętów, jakimi ta gra dysponuje. Broń, satelity, tu znajdziemy wszelkie informacje na temat różnych typów uzbrojeń, różnej broni, różnych okrętów, różnych jednostek. Dostęp do bazy, do tej przeglądarki mamy z różnych punktów, z różnych miejsc. To jest właśnie jedno z kilku miejsc, gdzie możemy sobie wejść do przeglądarki. Tutaj mamy przegląd takich platform, które znajdują się konkretnie w tym scenariuszu. I możemy sobie zobaczyć, prawda, w ten sposób, jakimi jednostkami będziemy grać w konkretnym tym scenariuszu. Jakimi samolotami będziemy dysponować, tak? Dzięki temu nie musimy szukać poprzez tutaj tą główną przeglądarkę. Tutaj już mamy konkretnie pokazane jednostki, które są konkretnie w tym scenariuszu. Mamy informacje na temat scenariusza. No w tym wypadku akurat autor nic nie zamieścił, nic nie wpisał. Kolejne okno, no to jest okno rozkazów, które wyskoczyło nam na samym początku. Jeżeli chcemy sobie przypomnieć jakąś frazę z rozkazu, bo nie pamiętamy go, odświeżyć sobie rozkaz, możemy właśnie sobie otworzyć tutaj to okno. I bardzo tutaj też ważnym oknem jest właśnie okno tutaj doktryn. Doktryny w Command Modern Operation to nic innego jak wytyczne dla SI, w jaki sposób mają dowodzić, zarządzać naszymi jednostkami. Mamy tutaj cztery zakładki. Ja o tych zakładkach będę opowiadał. Nie wiem, czy uda mi się w tym odcinku to zrobić, ale na pewno będzie film, w którym o tych zakładkach wam opowiem. No, generalnie trzeba pamiętać, że to doktryna to nic innego jak wytyczne dla SI, jak ma się zachowywać, jak ma się angażować do bitwy. Tutaj są właśnie te Rules of Engage. I jeżeli chodzi teraz o to okno konkretne, to są doktryny dla całej frakcji. Tutaj macie napisane Doctrine and Role for Site United States. Są doktryny te główne dla całej frakcji. To na początek tutaj wystarczy, jeżeli chodzi o doktryny. Zamykam okno. Dalej mam informacje o akcjach specjalnych. W tym scenariuszu akcji specjalnych nie ma, ale często się zdarza, że autor scenariusza wymyśli sobie jakąś taką sytuację. Przykładem może być scenariusz z okrętem podwodnym. Mamy za zadanie dopłynąć do jakiegoś punktu, wynurzyć się i skomunikować się z satelitą. I właśnie ta specjalna akcja to będzie to komunikowanie się z satelitą. Jeżeli jednostkę okrętem dopłyniemy do tego punktu, tej strefy, wynurzymy się na głębokość peryskopową, to wchodzimy sobie tutaj w to okno i klikamy skomunikuj się z satelitą. I wtedy nasz okręt komunikuje się z satelitą. Są to właśnie takie dodatkowe akcje specjalne. Te dodatkowe akcje specjalne często, jeżeli występują w scenariuszu, to tutaj pojawia się taka dodatkowa ikonka. Przez to nie musimy tutaj klikać sobie w ten game, tylko tu wchodzimy, wybieramy tą akcję specjalną. Na przykład właśnie okręt podwodny komunikuje się z satelitą, dostaje dane celownicze i wie, co, gdzie ma zaatakować, tak? Bardzo fajna ta funkcja, często wykorzystywana przez autorów scenariusza. Tu mamy informacje na temat satelit. Niestety w tej grze, w tym scenariuszu satelity się nie występują, dlatego wam tutaj tego
tego nie zobaczycie. Możliwość, jeżeli chodzi o nagrywanie, tak, możemy sobie tutaj odtwarzać, robić replaye różnych nagrań. Informacje na temat okna message log, tutaj jest ten message log. I tutaj mamy możliwość, że możemy sobie te wszystkie informacje, które są w tym message log, zgrać do pliku i sobie później na spokojnie przejrzeć i zobaczyć, gdzie, co się działo. Możemy również sobie ten message log wyczyścić, jeżeli uznamy, że jest za dużo tych informacji jest i się gubimy, to możemy go sobie wyczyścić. No i okienko dotyczące strat, jakie ponosimy, bądź jakich doznaje nasz przeciwnik. I ostatnie okno, to jest ogólnie taki wykaz informacji na temat scenariusza, czy nam możemy sprawić, czy scenariusz idzie w dobrym kierunku i jesteśmy w stanie go wygrać, czy raczej w złym kierunku i kiepsko nam, daleko nam do zwycięstwa. I ostatnia opcja to są ustawienia gry. Ustawienia gry, możemy zmieniać sobie tutaj pewne rzeczy generalnie. Możemy sobie wyświetlanie mapy zmieniać. Chodzi tutaj o pojawiające się ghosty. O ghostach też Wam zaraz powiem. Od razu sobie możemy tutaj sobie też zmieniać symbolikę. Tutaj map symbole. Ja najczęściej gram sobie na takiej symbolice. Dla wielu niezrozumiałej, ale wierzcie mi, idzie się do tego przyzwyczaić. Pełne kółeczka czy tam prostokąty oznaczają okręty, połówkowe, na przykład górne kółeczko oznacza samolot, dolna część kółeczka oznacza na przykład okręt podwodny. No to idzie się szybko nauczyć. Mamy również stylizowane, czyli tutaj już mamy takie stylizowane, że tutaj taki obrys okrętu mamy obrys statku, lotniskowca, samolotu, rzutni SAM, czy jakiś tam bunkrów, radarów i tak dalej. Bardziej jest to zrozumiałe dla przeciętnego gracza. No i mamy jeszcze opcję tutaj ostatnią, kierunkową, stylizowane kierunkowo. Jest to też bardzo ciekawe rozwiązanie z tego względu, że widzimy, jak okręty są skierowane, w którym kierunku jest ustawiony na przykład, czy jest ustawiony burtą do wroga, czy rufą. No tutaj możemy to zobaczyć. Ja może zostawię sobie właśnie tą stylizację dla tego wprowadzenia. Tą stylizację polecam początkującym graczom, bo pozwoli zrozumieć wiele rzeczy, dlaczego, co się dzieje. Chociażby jeżeli pocisk będzie leciał z tego kierunku wrogi, to wiadomo, że ten statek ma mniejsze szanse na przeżycie, na przetrwanie. Jeżeli pocisk będzie leciał z tego kierunku na nasz okręt, to niewątpliwie okręt ma dużą, większą szansę na przetrwanie i na to, że pocisk w niego nie trafi. Chociażby dlatego, że jest mniejsza powierzchnia do trafienia, to jeszcze dodatkowo zazwyczaj okręty mają tutaj większą siłę ognia zawsze z przodu bądź z tyłu. Raczej z boku ten ogień zawsze może być możliwości ogniowe mogą być ograniczone. Ja tutaj od razu bym sobie wyłączył Ghost of Group. Dobra, wyłączę sobie Ghost of Group od razu, żeby Wam pokazać jeden myk. No i tutaj mamy dalej zakładkę dotyczącą tego okna informacji. Możemy sobie tutaj ustawiać, jakie informacje mają nam się pojawiać w tym oknie informacji, jakie informacje mają nam wyskakiwać w formie takiego okienka, które często się pojawia, oraz jakie informacje mają nam się pojawiać w formie baloników. Baloniki, bardzo fajna sprawa. Ja z nich korzystam, a na pewno będę z nich korzystał, kiedy będę prowadził nagrywał jakąś rozgrywkę, z tego względu, że to okno zawsze informacji będę miał wrzucone na drugi monitor i wszelkie informacje po prostu nam się tutaj pojawiały w balonikach. No, mamy oczywiście ustawienia dźwięku, ustawienie prędkości gry tutaj. Raczej
Wszystko jest to zależne od jakości komputera, który posiadamy. Ustawienie Tag View, czyli tego oprogramowania do generowania obrazu 3D i jeszcze jakieś dodatkowe informacje, które będą nam się wyświetlały. Dobra. Kolejna zakładka dotyczy wszelkich informacji, które są wyświetlane na mapie. Chodzi tutaj o informacje związane z czujnikami, na przykład z zasięgiem czujników możemy sobie powyłączać to odpowiednie czujniki, jeżeli uznamy, że mapa jest za mało wyraźna. Nim w ogóle zacznę omawiać tą zakładkę, to wypadałoby, żebyście zrozumieli pewną rzecz. Ja tu włączę na razie misję Not Show. Ok, chodzi o to, że mapa może działać w dwóch trybach. Informacja, w którym trybie się znajduje, mamy tutaj. Tutaj w lewym dolnym rogu. I w tej chwili mamy tryb widoku jednostki, nie grupy. Jeżeli ja przejdę na tryb grupy, to będzie to sprawa wyglądała w ten sposób. Tylko będziemy mogli sobie wybierać tylko grupy. Informacje, co się znajduje w grupie, będziemy mieli w lewym górnym rogu. O, żeby mogli zwrócić uwagę. Przełączając na grupę, mam informację, co jakie jednostki w tej grupie się znajdują. Naciskając Ctrl i najeżdżając na grupę, mamy informację w takiej formie. Wystarczy nacisnąć Ctrl i przytrzymać chwilę myszkę nad grupą. Proszę bardzo. Trzymam chwilę. Okay. O, teraz poszło. Źle to zrobiłem. Trzeba przytrzymać Ctrl i dopiero najechać na grupę. Dlatego źle to zrobiłem. Mamy tutaj informację. On teraz. Ona zniknie zaraz, jak się ruszę, ale mam informację o jednostce, czy jednostkach, jakie są w grupie, do jakiej misji są przypisane, czy posiadają jakieś jednostki powietrzne w swojej grupie, jaki mają status uzbrojenia, czyli ile mają na przykład amunicji, ile mają pocisków kierowanych, ile mają na przykład pestek do działu, karabinków, ile torpyd oraz jaki jest statut tych czujników. Czyli mamy tutaj informacje takie podstawowe, nie musimy nigdzie szukać. Ach, Ctrl, najeżdżamy na grupę, jest wszystko wiadomo. Jeżeli przejdziemy sobie na tryb widoku jednostek, wtedy zaznaczamy już indywidualnie jednostki. Mamy też sytuację taką, że jeżeli jest jednostek za dużo w jakimś miejscu, na przykład tutaj, to wyskakuje nam okno, które umożliwia nam wybranie konkretnego. Jak teraz na przykład chcę wybrać Enterprise'a. I zobaczcie, jeżeli powiększę, to mam wybrany lotniskowiec Enterprise, tak? Mogę sobie wtedy wejść do okna, gdzie się zarządza samolotami. OK. To jest bardzo ważne, ponieważ żebyście wiedzieli i rozróżniali właśnie te dwa tryby widoku. Bo teraz jeżeli ja sobie ustawię, ja teraz wyłączyłem, ale jeżeli ja sobie ustawię ghosta zwanego na grupy, wezmę sobie grupy zaznaczone, ustawiam sobie ghosta i zobaczę, co się dzieje. W momencie, kiedy mam widok grup, tryb grupowy, jak wejdę na grupę, to zrobi mi się coś takiego, robią mi się tak zwane ghosty. Ja do tych ghostów nie mogę się dostać, to są dla mnie duchy. To jest ten sam efekt, co z duchem. Widzisz, ale nie możesz go dotknąć. Czyli w momencie, kiedy my wejdziemy, teraz do grupy wejdę, ja widzę formację, jak formacja jest ustawiona, jednak ja nie mogę sobie wybierać jednostek z formacji. Bo to są dla mnie po prostu tylko duchy. Ponieważ ja jestem w trybie grupowym i tylko mogę zaznaczać grupy. Wiadomo, że jeżeli okręt jest jeden w grupie, jak tutaj Chicago, to wiadomo, że te ghosty mi się nie pojawią, bo tutaj grupą samą dla siebie jest tylko i wyłącznie
Chicago. Okręty podwodne zawsze będą jako pojedyncze grupy. Nigdy okręty podwodne nie działają w formacjach. Bo to można też inaczej powiedzieć, że to jest pewien rodzaj formacji. To tak dla zrozumienia, bo czasami się zdarza, że ludzie mówią, kuźwa, no jest tu statek, ale nie mogę go kliknąć. No tak, nie możesz go kliknąć, bo jesteś w trybie grupa. Jeżeli przejdziesz na tryb view jednostek, to wtedy możesz sobie wybierać te statki, tak? Wszystkie do woli. Ale zobaczcie, że właśnie aż tak mocno się od siebie nie różnią te dwa widoki. Widzicie? Zmienia się tylko ikonka. Ikonka lotniskowca się zmienia, jeżeli zwrócicie uwagę. I ona nas informuje, w jakim trybie jesteśmy. Teraz jesteśmy w trybie jednostek, teraz jesteśmy w trybie grup. Ok. Dobra. To jest bardzo ważna rzecz, żeby to rozróżniać, bo no czasami to te tryby są naprzemiennie nam potrzebne. Czasami wolimy działać w trybie grupowym, czasami w trybie jednostek. Okej. No i tutaj już wspomniałem, możemy sobie włączać, wyłączać odpowiednie informacje na temat zasięgów. Zasięgów radarów, zasięgów sonarów. Bardzo teraz zasięgi sonarów są wyłączone, włączone. Broni, którą możemy atakować cele lądowe, na przykład włączać, wyłączać, tak? Fajną rzeczą jest to, że możemy sobie wyłączyć w ogóle wszystko. I wtedy jest to dla nas bardziej klarowne, tak? Możemy sobie ustawić w ten sposób, że tylko wybrana jednostka, będziemy widzieli tylko zasięg wybranej jednostki. Teraz jestem, wezmę grupowe i tylko będę widział zasięgi i możliwości jednej grupy. Więc każdy indywidualnie może sobie tutaj to wszystko dostosować. Kolejna rzecz to jest widok boi sonarowych. Możemy sobie to traktować jako ghosty, jako normalne. Punkty referencyjne. Punkty referencyjne to są te punkty podpisane, te białe. Zazwyczaj punkty referencyjne są białe. Punkty referencyjne możemy sobie sami stawiać, zaznaczać, odznaczać, kasować. Pod prawym przyciskiem, jeżeli naciśniemy Ctrl i prawy przycisk, wyskoczy nam takie okienko i możemy sobie na przykład postawić w ten sposób prostokąt już gotowy, tak? Możemy sobie zrobić koło. Tak? Punkty referencyjne przede wszystkim będą nas służyły do tworzenia misji dla naszych jednostek, ale to już inny rozdział. Inny rozdział na pewno nie dla tego filmu. Mamy kolejno wektory oświetleń, wektory celowania, datblock. Datblock to jest ten prostokącik. Te informacje, które się pojawiają tutaj na jasno-niebieskie. Jest to informacje dotyczące nazwy jednostki, w jakim kierunku płynie, z jaką prędkością. Czasami też jest podana głębokość czy wysokość. I teraz te datbloki możemy sobie zaznaczyć dla wszystkich. Mamy te wszystkie informacje. Troszeczkę tutaj oczywiście ta mapa się staje mniej wyraźna. I możemy sobie wybrać tylko dla wybranych jednostek. Dalej emisja kontaktu. Emisja kontaktu to za moment. Kurs. Kurs też możemy sobie wybrać dla wszystkich jednostek. Będą pokazane takie kreski, które będą pokazywały, w którym kierunku nasze jednostki mają zaplanowany kurs. Ok. Ciekawa rzecz to jest właśnie też tracker. Tracker jest bardzo fajny, powiększę sobie w momencie naciśnięcia T, zwolnienia pauzy, ten tracker będzie śledził, o to są to właśnie te okna wyskakujące z informacjami. Możemy przeskoczyć do miejsca, gdzie się
A, teraz mam trackera włączonego, to nie przeskoczę, po prostu zamknę. I zobaczcie, że po prostu ten tutaj będzie się przesuwał, widzicie? Statek się przesuwa i przesuwa się również mapa. Czyli jest śledzenie tego okrętu. Close. Tam. Wyłączę teraz tego trackera. Ten tracker już nie działa. Działa, działa. Ok, już nie działa. To jest takie jedno z ciekawszych. Dalej mamy minimapy. Minimapy możemy sobie tutaj wygrać, jeżeli mamy taką potrzebę. Mamy trzy rodzaje minimap. Minimapa teraz z kamery, czyli minimapa z kamery, czyli ten obraz, który teraz tutaj widzieliśmy. To jest obraz, który się zmienia i śledzi kamerę. Ja ogólnie nie korzystam z tych minimap. Wydaje mi się tutaj zbędne. Oczywiście te minimapy możemy też sobie jakoś tam w jakiś sposób powiększać. No, możemy sobie ją powiększyć. Stawić na osobne okno. To wszystko możemy sobie dostosować indywidualnie. No i tutaj mamy jeszcze informacje na temat tych misji, o których wam wcześniej wspomniałem. Mission. Ja pokażę wszystkie misje. Tutaj jeszcze mamy pokazanie symboliki zasięgu broni czy radarów wrogich jednostek. Jeżeli ktoś chce sobie grać bardziej realnie, to proponuję sobie to wyłączyć. Po pierwsze, mapa jest bardziej klarowna, a po drugie jest jednak ten realizm rozgrywki większy i jest nam tutaj trudniej, tak? Dla osób początkujących jak najbardziej można sobie to mieć włączone. Ok. Ja zazwyczaj gram w tej formie. Merdżowanie systemu. O co tu chodzi z tym merdżowaniem zasięgów, symboli? Chodzi o to, że jeżeli nie będziemy mieli tego włączonego, to view group przełączę jeszcze na view jednostek i zobaczcie, jaka pajęczyna się tutaj robi, ponieważ mamy pokazane zasięgi wszystkich jednostek, jakimi dysponujemy. Każda jednostka tutaj ma pokazany swój zasięg. W momencie włączenia tej funkcji wszystkie zasięgi, które się pokrywają, są wyeliminowane i mamy tylko obrys tych zasięgów maksymalnych. Dzięki temu bardzo ładnie widać, jaką powierzchnię nasze czujniki pokrywają, jaki zasięg mamy wszystkich naszych broni, wszystkich naszych dział, rakiet, pocisków. Niestety w tym widoku nie widzimy indywidualnych zasięgów naszych jednostek, wtedy musimy sobie na nie kliknąć. Dalej mamy jump, quick jump, to właśnie jest moment, kiedy się pojawia to okienko z informacją. O, i mamy tutaj na przykład balonik się pojawił, czyli balonik, czyli pojawiła się jakaś informacja o jakimś kontakcie. Spójrzcie, że jeżeli ja najadę na jakąś informację, to mi się pojawiają właśnie te baloniki, tak? Nowy okręt podwodny, także gdzieś się pojawił. Są te baloniki, o których wam mówiłem. Kolejna zakładka to zakładka rozkazów dla jednostek. Tu możemy, jeżeli mamy wybraną jakąś jednostkę, a to sobie może przejdę nawet na grupę, lepiej, i możemy wydać jednostkom polecenia ataku, różne rodzaje ataków. Jest atak automatyczny, manualny, jest atak na lokalizację, czyli możemy wystrzelić rakietę w jakimś konkretnym kierunku, jeżeli wiemy, że na przykład że jest tam wróg, ale on na przykład nam zniknął z radarów, ale wiemy, że on tam jest, że ta rakieta do niego doleci, że go wykryje, bo wiele rakiet właśnie ma ten system swojego naprowadzania. Możemy wystrzelić ten pocisk w ciemno i liczyć na to, że pocisk sam odnajdzie cel. To jest właśnie taki tryb ataku. No to tutaj możemy sobie wyrzucić serię hafów, możemy porzucić cel, możemy zmienić tutaj status broni. To wszystko możemy sobie ustawiać zależnie od sytuacji, jaką zastajemy, ponieważ no jednak nowoczesne pole bitwy jest bardzo dynamiczne.
Dalej mamy zakładkę z działaniami przeciw okrętom podwodnym. Możemy zrzucać tutaj boje, jeżeli oczywiście boje jest uzbrojona. No i dalej mamy te standardowe okna, które są schowane też pod skrótami F2, F3, tak do F10. Return to base jest to taki rozkaz dla samolotów, które mają po prostu wracać do bazy. Naciskam B i on wraca sobie do bazy. Możemy na przykład odizolować sobie daną grupę, że wszystko nam znika, mamy tylko widoczną grupę zaznaczoną. Tu właśnie te kreseczki to właśnie są te wektory. To będzie wektor celowania, tak? Namierzania. Wektor namierzania. Bardzo i mamy informację, że właśnie te jednostki, ta grupa namierzyła okręt podwodny, tak? Wiemy, kto wykrył ten okręt podwodny, tak? Zobaczcie, bo jeżeli przełączymy tak, to mamy informację, że ten okręt wykrył ich, tak? Ale również ten okręt może też wykryć tą jednostkę. A często bywa tak, że na przykład ten okręt wykrył jednostkę, przekazał dane informacyjne tej jednostce, przez co ta jednostka też ma dane celownicze i też może zaatakować tą jednostkę, tą grupę. Nie musi jej faktycznie, fizycznie widzieć i wykryć, ale dzięki na przykład tej grupie, która wykryła ten okręt, może przeprowadzić atak na ten okręt, ponieważ zna dane celownicze. No, mamy tutaj informacje na temat grupy, możemy przejść do formacji grupy, proszę bardzo, o formacjach grupy. Tutaj też nie będę się rozwodził, bo nie mam też za wiele czasu, bo ten film by trwał w nieskończoność. W każdym razie możemy tutaj sobie ustalać lidera grupy, względem którego będzie się grupa ustawiała. Możemy sobie wybierać, w jaki sposób i gdzie ta jednostka ma się na przykład ustawić, prawda? Ona będzie na przykład względem lidera będzie płynęła w tym miejscu, tak? To jest proste. Możemy wybrać dla niej jeszcze, jak ma się zachowywać, jak pływać. I mamy tutaj też doktryny. Doktryny, które się pojawiły tutaj. Jednak to okno dotyczy doktryn globalnych dla całej, podkreślę, dla całej frakcji. Natomiast te doktryny, które tu się pojawiają, no to doktryny dla konkretnych jednostek zaznaczonych bądź grup. Teraz wam szybko wyjaśnię, o co chodzi z tymi doktrynami. Włączę sobie szybko doktrynę globalną. Mam tutaj doktrynę globalną. Dalej wezmę sobie, mamy grupę, czyli sobie wybiorę teraz doktrynę grupy. Teraz przejdę sobie na widok jednostki i wezmę sobie teraz, wybiorę doktrynę dla jednostki. Czekaj, mi tutaj nie wyszło. Enterprise'a i teraz... O, i mam doktrynę dla konkretnego Enterprise'a. Teraz jak zobaczycie, że mamy coś takiego. Tutaj się pojawia. W tym oknie nie ma. Bo to jest to okno nadrzędne. Ale w tych oknach mamy to. To oznacza, że to jest dziedziczne. To ustawienie jest dziedziczne. Dziedziczne właśnie z grupy tej globalnej. Czyli jeżeli ja sobie teraz zmienię ustawienie na przykład na free, w tym oknie głównym, w tych doktrynach głównych, teraz jeżeli ja wyłączę sobie Enterprise'a, teraz znowu włączę sobie doktrynę Enterprise'a, to zobaczcie, że doktryna Enterprise'a będzie dziedziczna z doktryny głównej. I w tej chwili będzie to forma free. A mogę wam ustawić teraz na przykład, że zrobimy sobie tutaj hold. Tutaj mamy free i teraz zobaczcie, co się stanie w przypadku jednostki, która jest w grupie. Otwieram jednostkę, która jest w grupie i zobaczcie, że mamy teraz tak. Globalnie mamy takie ustawienia. W grupie mamy takie ustawienia, a w jednostce mamy takie ustawienia. I teraz zobaczcie, że
jednostka dziedziczy doktrynę po grupie, a grupa dziedziczy doktrynę po stawieniach głównych. I zwróćcie uwagę, że tutaj zmieniłem na hold i tu mi się pojawia hold, bo to jest dziedziczone właśnie z doktryny grupy. Zatem ten inherit to jest informacja, że to dziedziczy. A po przecinku jest informacja, co dziedziczy. Konkretnie, że jest to dziedziczone w tej chwili hold. Dobra, więcej o doktrynach nie będę już mówił w tym odcinku. I to by było wszystko. Tutaj mamy jeszcze przypisywanie do misji. I mamy tutaj taką opcję, takie narzędzie, że możemy sobie mierzyć odległość i kierunek kursu. Bardzo przydatne w namierzaniu na przykład celów przez okręty podwodne. Może wam to kiedyś tam pokażę. Dobra, dalej mamy okno kontaktów. Możemy sobie okno kontaktów i mamy tutaj informacje takie, że możemy sobie to oznaczyć na przykład, weźmy sobie ten kontakt, który jest niezidentyfikowany. Mogę go sobie oznaczyć jako okręt wrogi, jeżeli ja tak uznam. Na przykład odkryję, że ten okręt ma jakieś takie czujniki specyficzne i wszystkie informacje wskazują na to, że na pewno to jest wróg, to ja określam go jako hostage. Czy zobaczcie, zmienia się status i automatycznie moje jednostki wiedzą, że już mamy go traktować jako wroga. Oczywiście mogę zmienić na status unfriendly, neutralny, czy po prostu nawet zaznaczyć jako jednostkę przyjazną. Oczywiście wiadomo, że trzeba to robić rozważnie, bo jeżeli się pomylimy, no to może być wielka dupa. Możemy również zmieniać nazwę danemu kontaktowi, na przykład Misiek, żeby go bardziej rozróżniać. Możemy również ten kontakt porzucić, odwołać, różne filtry. Możemy zamarkować pozycję. Jeżeli zamarkuję sobie pozycję, to ja będę wiedział, będzie taka informacja, że o tej i o tej porze ten okręt był w tym miejscu. Troszeczkę teraz. O, widzicie? Mamy. Misiek był o godzinie takiej i takiej. O godzinie takiej i takiej, dnia takiego, takiego w tym miejscu. To też jest bardzo przydatna funkcja. Bardzo fajne jest to właśnie markowanie. Dalej mamy zakładkę z misjami. Tego nie będę w tym filmie rozwijał, bo już czasu nie ma. Jest to bardzo rozbudowany temat. No i hotcase, ich pomoc. Wszystko, jeżeli chodzi o tą górną zakładkę. Poniżej mamy zakładkę, takie ikony, które sterują naszym czasem rozgrywki. Możemy sobie zwiększać ten czas rozgrywki. Wyspieszać, zwalniać, pauzować. Oczywiście wszystko mamy pod skrótami. Plusikiem sobie zwiększamy czas rozgrywki, minusikiem sobie zmniejszamy. Enterem wracamy do czasu rzeczywistego. Spacja zmienia status. Zwalnia pauzę bądź pauzuje. I zobaczcie teraz jeszcze taką informację. Mamy takie pulsujące, właśnie takie pulsujące znaczki. One nas informują o tym, jaki czujnik został tutaj wykryty. I tą pulsujące znaczki to jest właśnie control emission. Możemy sobie wyłączyć i te pulsacje nam się nie będą pojawiały. Również możemy sobie wybrać, jakie konkretne emisje mają nam się pojawiać. W tej chwili mamy znaczenie, że wszystkie emisje mają nam się pojawiać. Ale możemy sobie wybrać, że interesują nas tylko emisje kontroli, czujników kontroli ognia. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że te jednostki mogą być wrogie, bo jednostki, które emitują właśnie tę kontrolę ognia, to na pewno będą jednostki bojowe. Jeżeli te kontakty nie emitują takich emisji, to mogą być również to jednostki cywilne, mogą to być kutry rybackie, mogą to być jednostki handlowe. Jeżeli chodzi o tą zakładkę, to tą zakładkę mamy też dostępną pod prawym przyciskiem.
możemy kliknąć bezpośrednio prawym przyciskiem na jednostkę i te wszystkie informacje mamy, te wszystkie rozkazy mamy pod tym oknem rozwijanym. Znacznie szybszy dostęp. Jeżeli sobie wybierzemy kontakt, to pojawi nam się okienko kontaktu, to znane, prawda? To jest to samo, co tutaj. Tu mamy oczywiście też dostęp do tych wszystkich możliwości. Przykładowo tutaj naciskamy sobie plot i możemy sobie ustawiać kurs, tak? Escape'em wyłączamy, bądź F3. Skrót F3 to jest to samo, prawda? Wyłączamy Escape'em. Prędkość grupy. Grip plus. Tak. Jeżeli mamy śmigłowce, śmigłowiec, naciskamy F2 i mamy dostęp do rozkazów. Możemy ustawiać wysokość. Tu mamy dwie wysokości też pokazane. Możemy zostawiać informacje jednostkom okrętom również w punktach nawigacyjnych. Punkty nawigacyjne to są te kwadraciki. Jeżeli naciśniemy teraz F2, to możemy sobie przejść. Zobaczcie, podświetlił się pierwszy punkt nawigacyjny, drugi punkt nawigacyjny, trzeci, czwarty, piąty. I tu możemy zostawiać informacje dla naszych jednostek. Przejdziemy, wchodzimy w punkt nawigacyjny i na przykład chcielibyśmy, że jak samo śmigłowiec doleci do tego punktu, to chcielibyśmy, aby zawisł na jakiejś minimalnej wysokości, prawda? Dalej mamy formację. Formacja pod F4. To już widzieliśmy to. Mamy magazyny. Magazyny, a teraz nie możemy tego. Magazyny. Niestety magazynów nie możemy wybrać w momencie, kiedy mamy wybraną grupę. Mamy wybraną grupę. Magazyny mamy niedostępne. Ale jeżeli mamy wybraną jednostkę, proszę bardzo, mamy dostęp do magazynów. I w tych magazynach mamy informacje, co jest uzbrojona nasza jednostka, jaką broń posiada i co ta broń jest uzbrojona, w jakie pociski. Do tego bardzo ciekawą opcją, teraz szybko sobie wyłączę. Jeżeli wejdziemy sobie w Mount and Weapons, no to tutaj już jest troszeczkę więcej. Tutaj mamy informacje, nie dość, że o broni, to mamy jeszcze o amunicji. Możemy sobie wejść bezpośrednio do bazy i sobie poczytać, jak ona sobie radzi i do zwalczenia jakich celów jest przystosowana. Tak? Bardzo fajna rzecz to jest to. Show zasięg. Zobaczcie, że teraz widać dokładnie, w którym kierunku ta dana broń jest skierowana. Na przykład tutaj ten Astrog, możemy te pociski, możemy wystrzelić lewej i prawej burty. Ale nie możemy na wprost wystrzelić. Wyrzutnia chyba torped, tak? Uzbrojona tutaj wiadomo, że ma dwa pociski. Jeżeli to rozwiniemy, to będziemy mieli informację, jakie pociski. A przepraszam, to nie są torpedy, to są rakiety do zwalczenia celów powietrznych. Zbudowane. Jedna wyrzutnia z dwoma rakietami jest na jedną stronę. I druga wyrzutnia prawdopodobnie jest na drugą stronę, czyli łącznie mamy załadowane i gotowe do użycia 4 pociski. To jest wyrzutnia rakiet. Zobaczcie, że tą wyrzutnię rakiet możemy też przezbrajać, jeżeli oczywiście mamy dostępny. Mamy dostępny na przykład RGM-8. Fatalny. Możemy się zdecydować, że to będzie priorytetowa broń, priorytetowy pocisk i ten pocisk zostanie załadowany. Jeżeli włączy play, to zobaczcie, że już i w tej chwili już mamy przeładowany i wyrzutnia ta jest uzbrojona teraz w takie pociski. Niektóre przezbrojenie trwają dłużej, inne krócej, tak to wygląda. To jest właśnie ten weapon and mount. Dalej mamy czujniki, zarządzanie czujnikami, jeżeli jest ta opcja włączona, również jest dziedziczne. Tak podobnie jak w doktrynach. Jeżeli wejdziemy sobie
te doktryny główne. Mamy zakładkę MCON i tutaj ustawiamy dla całej frakcji, jak mają być włączone czujniki. W tym przypadku wszystkie czujniki są pasywne, przez co wszystkie jednostki będą miały czujniki wyłączone. Jeżeli wejdziemy sobie w 9 i zdecydujemy się, że tutaj mają być czujniki włączone, wyłączamy to i włączamy tą opcję. Tak? I w tej chwili wszystkie radary będą włączone, wszystkie sonary będą włączone i będzie również załączona ofensywny ECM. Ok, i zobaczcie, w przypadku ofensywnego ECM-a pojawi się coś takiego jak jam. Ponieważ właśnie Offensive ECM ma za zadanie zakłócać nadlatujące rakiety, zakłócać jednostki przeciwnika, aby nie były w stanie zdobyć naszych danych celowniczych, czyli naszych współrzędnych jednostki. O tych doktrynach to już wspominałem, tak też tu mamy dostęp z tego okienka, no i mamy też dostęp tutaj z tego okienka do edytora misji. Przyszedł czas na koniec otworzyć to okienko, bardzo przydatne, zostawiłem to na sam koniec. Okno, w którym mamy też informacje o grupach, nazwa grupy, wszystkie informacje, o których Wam mówiłem, również uzyskamy tutaj. Na przykład ilość samolotów w grupie, przejść tu możemy do okna zarządzania operacjami powietrznymi. To jest to okno tutaj, to jest ta ikona, to się kryje pod F6 również. Używając przycisku F6 trafimy w to samo miejsce. Czyli są różne możliwości wejścia z różnych punktów, zależy z czego korzystamy. Wybierając jednostkę pojedynczą, to mamy informacje, proszę bardzo, mamy poziom doświadczenia jednostki. Możemy wejść do przeglądarki i sobie poczytać o tym okręcie, jakim uzbrojeniem dysponuje. No naprawdę tutaj jest tego dość sporo. I właśnie z tego okienka mamy tutaj dostęp. Mamy informacje na temat uszkodzeń systemu. Zobaczcie, to jest damage status. Damage status to jest tu. To samo okienko mamy również tutaj. Tak, i to informuje nas o uszkodzeniach jednostki. Czy mamy uszkodzone na przykład czujniki, czy mamy uszkodzone radary, czy lądowisko jest sprawne, czy hangar jest sprawny, czy możemy nadawać, tak? Czy silnik nie jest uszkodzony, czy mostek nie jest uszkodzony, czy stery nie są uszkodzone, prawda? To możemy sobie tutaj wszystko sprawdzać. Mamy dostęp do magazynu również. Idąc dalej, mamy czujniki, dostęp do czujników, dostęp do broni, tak, to co chwilą Wam pokazywałem. I dalej już mamy podział na takie zakładki. Pierwsza zakładka to jest prędkość. Prędkość możemy sobie tutaj ustawić. Zobaczcie, że włączę może sobie, niech sobie to płynie. I zobaczcie, jeżeli sobie zmienimy na full, grawitacja, prędkość się tutaj automatycznie tego okrętu zwiększa. Startował nawet teraz taki samolot. Proszę bardzo, możemy zmieniać wysokość lotu. W przypadku okrętu podwodnego możemy zmieniać głębokość. Dobra, zakładkę zamykamy. Przejdziemy do następnej zakładki. Następna zakładka nas informuje, jakie pociski posiada ta jednostka i w jakich ilościach. I na przykład mamy Red Eye, PIM-43, dwa takie pociski. Wchodzimy sobie w informacje i mamy informację, do czego ten pocisk nam służy. Jeżeli chodzi o rozszyfrowywanie tej bazy danych, to również chyba w kolejnym odcinku Wam opowiem, ponieważ jest tutaj też dużo opowiadania. Jest tutaj bardzo wiele skrótów, które no, trzeba gdzieś sobie albo zanotować, albo po prostu zapamiętać. Tak? Jak już się gra dłużej, to wiadomo, że wiele skrótów człowiek zapamięta i będzie wiedział co i jak. Ok, zamykamy tutaj opcję. Informacje na temat paliwa. Informacje na temat paliwa są bardzo ważne w przypadku okrętów podwodnych, ponieważ tutaj będziemy mieli informacje też na temat baterii. Niestety nie ma żadnego okrętu podwodnego, dlatego tutaj nie będzie tej informacji takiego drugiego paska, który będzie nam mówił o stanie baterii okrętu podwodnego, że ten okręt podwodny będzie oczywiście okrętem podwodnym elektrycznym.
informacje na temat czujników. Stąd możemy oczywiście wejść sobie do tego M-Kona. Stąd również możemy sobie wejść do okna z czujnikami, żeby zobaczyć sobie, zaczerpnąć informacje na temat czujników. No i na końcu to okno doktryn, które tutaj wam wcześniej pokazałem, że tutaj właśnie jest to dziedziczny, niedziedziczny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tu też możemy sobie w locie te wszelkie informacje zmieniać o danych jednostkach. No i okej. I na koniec jeszcze mi zostało wam wyjaśnienie tych takich tutaj strzałek z cyferkami. 15 sekund, 1 minuta, 5 minut, 15. Jeżeli gramy w czasie rzeczywistym, no to wiadomo, że ten czas sobie tutaj płynie, tak? Czas ucieka, tam tu sytuacja, tam okno. Czas sobie ucieka, jakaś akcja się dzieje, tak? Ale na przykład będzie sytuacja, że ta akcja jest za bardzo, za dużo jest tej dynamiki, jest dużo akcji, tego nie ogarniamy nawet na tym jednosekundowym czasie, tak? Sobie wtedy robimy pauzę. Robimy sobie pauzę i ustawiamy sobie na przykład, żeby wam to zademonstrować, to ustawię sobie na przykład na przyspieszenie razy 5. Powiększę i teraz zobaczcie, że można sobie to robić w takich rundach. Na przykład chcę przeskoczyć 15 sekund do przodu. I mogę w ten sposób krok po kroku wykonywać sobie jakieś działania. Na przykład podchodzę niebezpiecznie grupą samolotów do celu i chcę to prześledzić krok po kroku, to wtedy wchodzę sobie w pauzę. Ustawiam sobie tam odpowiednie przyspieszenie na przykład na 2 razy 2 i włączam sobie rundę na minutę. Ten czas będzie płynął przez tylko minutę i on się po minucie zatrzyma. Jak upłynie minuta, to on się zatrzyma. Możemy sobie przyspieszyć, tak? Zobaczcie, że zaraz się to wszystko zatrzyma. Ach, jest pauza automatyczna. Czy ktoś będzie z tego korzystał, oczywiście to jest też indywidualna sprawa każdego gracza. Dobra, no jeżeli chodzi o interfejs, to by było na tyle i wydaje mi się, że wszystko mi się tutaj udało wam w miarę powiedzieć. Mam nadzieję, że to wszystko, co wam opowiedziałem, pomoże wam w zorientowaniu się w tej grze i nie uderzeniu głową w ścianę już na samym początku zabawy. Moment Modern Operation. Ja powoli się już z wami żegnam. Starczy mi tego opowiadania. Zostawcie może jakieś komentarze na temat Modern Operation, może co byście chcieli wiedzieć. To wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.